Halo, halo, dzień dobry, konnichiwa, no ja z tej strony witam i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Takedona, legendarnym w Shogunie drugim. Po pierwsze, dzięki wielkie za przyjemny odzew przy pierwszym odcinku, bo już to nagrywam po tym, jak go opublikowałem i generalnie się z waszymi komentarzami jako tako zaznajomiłem. Więc tak, na Discordzie nasz słynny, wspaniały Unnamed Fear wspomniał, że jest to ciekawa strategia z mojej strony, że zwasalizowałem się na północne, ponieważ to miasto się generalnie bardzo dobrze broni, bo zobaczcie, ono z tego co chyba, nie wiem czy na przykład nie blokuje przejścia z tej strony, a nawet jeśli nie blokuje i da się tędy przejść, to z reguły komputer nie omija miast i byłaby ta osada fajnym buforem północnym. Natomiast, jakie widzę zalety tego, że jednak ten zamek sobie zwasalizowałem? Po pierwsze, czas. Gdybym go zdobył, to musiałbym kilka tur tam spędzić, aby zaprowadzić porządek. No i możliwe, że te tury by mi no nieco pokrzyżowały plany zdobycia w tak łatwy sposób Hojo. Zatem to jest pierwszy plus. Po drugie, no otworzyłyby się kolejne, zobaczcie, granice, byliby kolejni nieprzyjaźni sąsiedzi, no i możliwe, że byłoby to gorsze. Ta taktyka jak dla mnie jest ciekawa, bo dużo oszczędziliśmy na czasie. Przy okazji tam wspomniałem, że stolice klanów generalnie mają większe niezadowolenie, gdy je zdobędziemy i tutaj lekki błąd popełniłem, bo chodziło mi o stolice głównych klanów, czyli tych, którymi możemy grać. Mianowicie stolica tego klanu, czyli Shinano Północne, nie miałby tego dużego debuffu do niezadowolenia jak coś, ale mniejsza. Skupmy się na grze. No i tak, musimy na pewno zająć się teraz zniszczeniem tej armii Imagawy, co będzie proste. I tak ogólnie sobie kminię, co chcę potem zrobić, bo możemy zająć Surugę. No i Surugę na pewno zdobędę. Myślę, że jeszcze zdobędę Totomi, czy nawet nie pójdę dalej do Mikawy. Dalej już nie pójdę i tu będę się wstępnie bronił. Ewentualnie postawię na obronę Owary, bo to jest też fajna osada. Dlaczego? Dlatego, że dalej jak pójdę, to lodziska moje państwo będzie na środku mapy i gdy się odpali event podziału Japonii, to wówczas będzie przerąbane. Z kolei, gdy tu się zatrzymam i pójdę na wschód, no to możliwe, że ten wschodni front będzie dla mnie bardziej łaskawy. No, tymczasem tak, ciebie chłopie nie awansuję, bo czekam na czwartą rangę, wtedy dajemy 3 punkty w dowódce piechoty. No, a tymczasem bierzemy tych dziadów i atakujemy. No i cóż oni mają takiego? Macie 2 oddziały łuczników, do tego 2 oddziały Ashigoro z Yari, 1 oddział samurajów z Yari. Wiecie co? Troszkę błąd popełniłem, bo tej jazdy nie dołączyłem do armii. W sumie ta jazda by się bardzo przydała, ale mniejsze uważam, że bez tego i tak na luzie dam radę, chociażby przez fakt przewagi dystansowej, jaka jest po mojej stronie. No i przy okazji sorry, że nie wiem dlaczego, ale miałem chyba zbyt blisko mikrofon przy odcinku drugim, bo mega dyszałem. Ja sobie ten odcinek odpaliłem, no i kurde, normalnie, gdyby to nie był legendarny, to bym go nagrał ponownie, no ale jak wiecie, tutaj save się sam zapisuje. I niestety trzeba było to jakoś przeboleć, ale pewnie większość i tak na to uwagi nie zwróciła. Teraz już mam nieco mikrofon od siebie bardziej oddalony. No dobrze, nie będziemy już tego pana słuchali przemówienia. No i co? Mega mi się w Shogunie podoba. Serio, że doświadczenie daje tak dużo w tej grze, naprawdę. Tutaj doświadczenie daje mega dużo. Fat Tilly w Romie 2, no to nie, tamto... Znaczy... Umówmy się, że w Romie 2 chyba jeszcze... Nie, poczekajcie. W Romie 2 tak też średnio boostuje. W Warhammerze na pewno mocno wpływa doświadczenie na jednostki, może w Troi, we Free Kingdoms, w tych nowszych totalorach. No bo w Attili to troszeczkę poprawia morale, troszeczkę walkę w zwarciu, ale to nie jest dużo. Tu z kolei, no, wpływa na wszystkie ważne statystyki. Tak naprawdę jeden punkt doświadczenia to jest jeden punkt do statystyki. To jest super sprawa. No i co, to idziesz na wzgórze najpewniej. No to ja ci na spokojnie dam tam chłopie podejść, bo no obstawiam, że ja będę musiał ciebie zaatakować. Co mi się uważam, że uda bez większego problemu, no właśnie przez przewagę strzelecką. Też dotychczas niezbyt rozwijam gospodarkę, ale spokojnie, jak tylko odblokujemy jakiś, odkryjemy klan, taki jak Chosokabe, to wtedy z handlu tyle kasy zarobimy, że nadrobimy to w jedną turę, no i zacznę budowę targów, spelunek, rozbudowę farm, portów, infrastruktury, bo drogi na tych terenach będą mega ważne, gdyż jak moja jedna armia się wywali, no to właśnie ze sprawą dróg będę mógł szybko odbić jakąś osadę, którą utracę. No i widzę, że już tak blisko podchodzimy. Nie, jednak nie. No dobrze, bo bym chyba nie zdążył się przestawić. To tak, samuraje. No was sobie dam... Ty masz jeden oddział jazdy. To nie jest dużo, ale powiedzmy, że dam na tą stronę ten oddział panów. No i co, generowie, bliżej, wy bliżej. Przyspieszamy. Na pewno nasza armia będzie bazować mocno na konnicy w late game. Oczywiście, że tak, bo gramy Takedon, prawda? Ale póki co jeszcze nie, w early game nie ma co, bo no słuchajcie, zamku kawalerią nie zdobędę, prawda? No, no nie ma opcji. Zamek to ja mogę zdobyć łucznikami, piechotą, no ale ni cholery nie za użyciem kawalerii. Dobra, czy ty już chłopie strzelasz, czy nie? Teraz ty walisz, okej. Okay. No i pytanie, czy ta wymiana ognia wygram? Wydaje mi się, że powinienem wygrać. I to tak na luzie, na spokojnie.
z powodu doświadczenia, no i też jakiejś tam przewagi liczebnej, no ale zobaczymy. Ewentualnie mogę ich zbejtować i ruszyć tym generałem, żeby oni się cofnęli i zyskam trochę czasu, bo takie manewrowanie naprawdę dużo potrafi dać. Zawsze jedną czy też dwie salwy oszczędzimy. No to co, generale, rusz do przodu, wywrzyj presję na wrogu, no i pokaż, na co cię stać, kolego. I cofną się, czy się nie cofną? Uwaga. Na szczęście w nich nie walą i wysłał włócznie, nie, mądrze komputer zrobił, zobaczcie. Bardzo mądrze zrobił, bo zamiast się właśnie wycofać, tam postanowił, że ubezpieczy swoje jednostki. No okej, dobry pomysł z jego strony, ale no nie powinno mu to dać i tak przewagi, tak myślę. No tak, włócznie z włócznie, kurde, aż mnie rozwiary, jakie włócznie, to są Jari. Mogą lekko podejść za chwilę do przodu. No więc podejdźcie troszeczkę bliżej. Ci panowie tutaj się ustawcie. No i dobra, no stratę ponosimy, ale wygrywamy. Nieźle, ludziska, nieźle, naprawdę. Jest dobrze, jest dobrze. Teraz zaraz otrzymacie ode mnie formację, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze jest za szybko, no już są wstrząśnięci, są pewni siebie. Okej, okay, no i right now przełącznik ściany Jary. O, jak się wycofali od razu, zobaczcie, kurde, skrypt na nich zadziałał ciekawie. Dobra, walicie w ten oddział, wy możecie też w sumie im pomóc, albo nie, wywalcie dalej w tych panów. Poglądajmy, jak tam wygląda kasowanie na daleko. Te łuki japońskie są porąbane, naprawdę. I w ogóle one są takie dziwne, bo nie są symetryczne, przez to, że to dolne ramię jest krótsze. I to... Widziałem kiedyś filmik dokumentalny, jak gościu tworzy te łuki. No i takie typowe od rzemieślnika to kosztują, powiedzmy, no mega dużo. Pierdyliard, w tysiącach to jest lekko liczone. No i one są w dużej mierze z bambusa. No mi się te łuki w ogóle nie podobają. Uważam, że dużo ciekawsze są łuki, powiedzmy, tureckie, mongolskie. Są po pierwsze mniejsze, chociaż z tych łuków też korzystała kawaleria. No ale było to na pewno mniej poręczne, mniej wygodne niż z takich malutkich łuczków tureckich, bo one były najmniejsze z reguły. Mongolskie były dosyć duże przez ten tak zwany róg. Nie róg, nie chodzi mi o róg, że... Wiecie, że... No, od rogów, tylko... literówka. Chodziło mi o gryfy, czyli te zaczepy na cięciwo. One były takie bardzo długie w mongolskich. Okej. Okay. Dobra, no i chyba się mój wróg na to wygląda sprowokował do zaatakowania mnie. Na to wygląda, czy tak? Tylko wy macie w ogóle, miejcie tryb obronny, bo nie chcę, żeby oni zaczęli biec za tymi łucznikami, kiedy oni spankują, bo to tak może być. No i dobra, teraz bierzecie formację, wy się tak ustawcie. Ta jazda niech stoi w rezerwie, wy też stójcie w rezerwie. No i straty to już jakieś tam poniesiemy na pewno, ale... Damy radę, ludzka, damy radę. Wy też macie mieć tryb obronny, żeby nie było. No ty zaatakuj ich frontalnie, bo to są samurajowie, powinni ich zmierzyć. Zwłaszcza, że wróg biegnie bez formacji. O, teraz chyba formację odpalił. A nie, bo wyjęli katany. The fuck? Co jest? Czemu mi katany wyjęli? No, chyba jakiś bug amunicji. Jakiej amunicji? Animacji. No, ewidentnie. Dobra, tu wygrywam. No i tą armię chciałbym dobić raz. Nie, możemy też się z nim pobawić. Zawsze to więcej doświadczenia. Tak, więc też ich dobijać na raz nie będę. A biegnij, biegnij. Samurajowie w ogóle sobie radzą. No, możemy tu się lekko podsunąć, żeby nie pańkowali, ale i tak widzę, że niezbyt pańkują. O, no i o tym mówiłem, ludzkie. I o tym kuźwa mówiłem. Ale widzę, że tryb obrony na to niestety nie działa. Szkoda wielka. A wy ich tak zaatakujcie. Ty coraz bądź blisko w rezerwie. Ty się też przestaw gdzieś tak. W ogóle łucznicy już najlepiej nie strzelajcie. Okej, 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 no to wiem, że tak to działa. The fuck, co to za opcja w ogóle. No, podsuń się wodzu. Odpal przegrupowanko. Dobra, no i zaraz powinniśmy ich złamać. No to mogę tą kawalerią od pleców w sumie zaatakować. No, dobra. Zróbmy to. Oj, tu się złamali nasi. Oh, fucking piece of shit, poczekajcie. Czekajcie, bo my to jeszcze zaraz się okaże, że przerżniemy i dopiero będą jajca. Niesłychane. No to chwila. Wodzu, tu atakuj. Łucznicy możecie ich na blisko wystrzelać. Wy ich atakujcie tam. Dobra, no i od razu się cofasz, bo to wiadomo, są jednostki, które cię konturują oraz złamani, cudownie, a bo to są samurajowie. A to dlatego oni tak długo wytrzymali. Bo to są samurajowie, wszystko jasne. No ale straty poniosłem, dużo piechoty tutaj poległo. No ale szczęście, w tym miejscu akurat nie potrzebuję za bardzo wiadomo. No, tych jednostek, no i tutaj myślę, że możemy ich puścić, albo jeszcze ich troszeczkę dobimy. Tu nie potrzebuję dużej armii, bo komputer już swoje wytracił i możliwe, że możemy spodziewać się posła ze strony Hojo i ze strony Imagały. Imagały, bo Imagała teraz na pewno jest spychana przez Odę. Oj, Oda na 100% ich tam bije. No z Odą będzie walka ciężka, bo Oda w sumie nas kontruje. My bazujemy na konnicy, oni bazują na mega mocnych Ashigaru z długimi Yari.
A wiadomo, Ashik rozjarbi ją. Jeden na jeden konnicę, no, zwykły oddział Ashik rozjari bije chociażby jazdę z Jari na głowę, na luzie, jeden na jeden. To jest jazda z Jari, to jest wyższa półka, no ale kontra to kontra. A co dopiero ci z długimi Jari, to jest już coś potężnego, ale no nie musimy też grać całą konnicą. No i tu już taka wygrana minimalna, nie do końca jestem z niej zadowolony, powiem szczerze. I mamy kolejną armię. Okej, okay. I to jest armia 5 chłopa. No to wiecie co, wydaje mi się, że możemy tu się z tymi złączyć na spokojnie. Tak, możemy zrobić taki myk, możemy nawet tam jazdę do nich dosłać. Dobra, a wy dobić sobie tego chłopa, no i generale, chciałbym, żebyś przyjacielu złoty awansował. Oj, bardzo bym to chciał zobaczyć, ale to jeszcze za mało co. Ile masz obecnie doświadczenia? Połowy, no to 2-3 bitwy i powinno być po sprawie. Dobra, idziemy tutaj. Mam kasę na minusie, co nie jest fajne. Tutaj powinna się sytuacja ustabilizować. No i nie chcę za bardzo podatku wyłączać. Wiem, że i tak się nie zbuntują, bo będzie poprawa, ale w razie w wolę tak wejść. W razie w wolę wejść, żeby na pewno nie było lipy. Tu możemy podatki sobie już ponownie wznowić, bo się opór wobec najeźdźcy stabilizuje. No i jakiś tam minimalny dochód mamy. Dobra, to tak. Żeby ci się nie wyrobowali, ja ich sobie przyblokuję. Będzie to blokada. Mamy takie oddziały. No to już nie wiem, czy nie jakiś fajny zameczek. Co to jest? To jest twierdza. O, stajnia się buduje, ale ja tu stajni nie będę chciał. No i odkrywka złota, to wiecie co? Ja im pozwolę to dobudować. Albo dobra, na razie to oblegajmy. Ale chciałem, żeby to dobudowali. Więcej kasy dla mnie będzie. Teraz Murakami. Zapewne mi wojnę za kilka tur wypowiecie. Bo wy dojdziecie w 2 tury do mnie. No to teraz nie wiem, czy nie będą się od tych cofnąć mimo przypadkiem. W ogóle mogę iść dalej jeszcze. Tak nagle? Naprawdę? No to ciekawe, no to weź mi tego dorzuć, ewentualnie 2 oddziały tych, nie, na nich mi jeszcze nie stać, to tylko tych mi dorzuć. No i ta armia napada tych panów. No i dobra, i to jest kolejna bitwa, jaką rozegramy. Tym razem wróg ma 2 oddziały samurajów. No i to jest groźne, ale ja mam generała. A generał da taki bonus, że moi Ashik rozjari z ich samurajami wygrają. Powinni wygrać. Tylko jestem wręcz w stanie się założyć ludziska, że będzie atak. Nie wiem, czy teraz błędu nie popełniam. W ogóle dziwi mnie to, że oni mogą tak daleko pójść. Jak w tej dużej przecież tam cofnę na dół. Nie wiem, jakim cudem oni tak ten ruch zyskali. Jakiś bug się nie wydarzył przypadkiem? Dziwna seria. No ale nie wiem, czy zdążę się na północ wycofać w razie W, jeśli mnie mój dawny, znaczy mój bieżący własny zaatakuje. Nie wiem tego. Przekonamy się. Dobra, czyli tak. Wasza dwójka stoi na środku. Ty będziesz, chłopie, w razie czego okrążał w ten sposób. Łucznicy będą zaraz przed wami. No i generał na tyłach. No co jest? Czy on tak krzywo się, żeście ustawili? Przy okazji was zapraszam też wieczorem dzisiaj na streama. Gramy sobie kampanię Mongołów na modzie Stainless Steel do Medievala 2. Polecam gorąco. Kampania jest naprawdę zacna. No w końcu Mongołowie, tak? O, ostatnio na kanale są klimaty mocno dalekowschodnie. Tutaj Japonia, tu Mongołowie. Co jeszcze? Co jeszcze? Kto wie? Kurczę, mają... Na co oddział piechoty? To piechotą nas mogą lekko przeważyć, co mi się wcale nie podoba, naprawdę. No, a ten generał da duży bonus do morale, no powinien dać jakiś tam, zawsze ma zachęty, ma przegrupowanie. Mimo wszystko posiadanie generała to jest kolosalnie wielki atut, oj kolosalnie. Dobra, no to co, stoisz tutaj. Okej, okay. No i za momencik wejdziemy w zasięg nieprzyjaciela. Jeszcze delikatnie się bliżej podsuńmy, gdzieś powiedzmy o tak. Jeszcze ciut bliżej ludziska. O, no i możemy strzelać. Dobra, no i walimy. Wymiana ognia, niech się dzieje. Wola naszego... Jak miał ten bóg nasz, kurde, coś na B. Bach, nie wiem. Chciałem powiedzieć Baphomet, ale Baphomet to było to pseudo bóstwo tych templariuszy. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Baphomet się nazywał. No, wyznawaj coś takiego. Dobra, w ogóle wystrzelacie, czy nie? Bo wydaje mi się, że chyba macie jakiś niemały problem z tym, żeby moje rozkazy Hana no Jana wykonywać, panowie. No to bliżej, kurwica jasna. Dobra, no i teraz walą normalnie. Nie wiem, czy chcę używać zachęty na łucznikach, na łuczników. Czy nie lepiej byłoby przypadkiem... Dobra, użyję. Potrzymać to na piechotę, ale wolę użyć, bo no tak się ustawili, że zobaczcie, no jeden oddział na drugim. Przez co łucznicy no powinni teoretycznie 2 razy więcej strat zadawać wrogom. No, taka wymiana jest super. Czym dłużej potrwa coś takiego, tym dla nas lepiej, ale nie, wy walcie w tych panów. Ja myślę, żebyście w tych walili cały czas, żeby nie było. No, koniecznie. Bo nie ma sensu bić na razie w tych samurajów z Jari. Przyspieszamy sobie akcję, let's go. Czekamy, aż wygramy na tej płaszczyźnie. A wygrywać chyba wygrywamy, prawda? No chociaż oni tak dużo nie otrzymują strat. Nie, dobra, otrzymują jednak. No ale też samuraje obrywają, to jest super.
Amunicji mamy całkiem dużo. O, zobaczcie, wychylili się. No to walisz mi w tych panów teraz. O, dobra, ci też już padają. No ale komputer skopał tą bitwę. To się totalnie ją skopał. Mógł ją, no może nie wygrać. Wygrać może, znaczy, wygrać też się dało. Gdybym to ja miał tą armię, to wiecie, gracz byłby w stanie pokonać taką armię komputera. Natomiast, o, dzień dobry. Natomiast, drodzy państwo, no mógł ją zagrać na pewno znacznie lepiej niż to zrobił. Na 100%, znacznie lepiej. Dobra. No w ogóle, wybawcie bies, panowie, bo to zaraz, kurde, nie zdążę. Czekajcie, się tu w ogóle cofnę. Ty się ustaw może tak bardziej na tych panów. Ty się przestaw gdzieś w ten sposób, ten oddział będzie okrążał. I... a to były trzy oddziały. Jeden został tam? Co jest? Nie wiem. Tak to wygląda, jakby jeden został. Dobra, podsuń się generale bliżej. No i nie wiem, czy tu nie będę musiał tu zrobić jakiegoś dzikiego myku pod tytułem szarża od pleców. Możliwe, że będę musiał. A wy na razie, jakbyście dali radę, wybicie tych łuczników. A ty, no nie wiem, no obiegnij ich. No i strzelaj od boku do nich. To jest dla ciebie pomysł, kolego. Generale, ty tam sprawię, żeby oni wytrzymali. Tutaj są już nieprzyjaciele wstrząśnięci. A, to po prostu ten oddział chyba musi spankować. Tak, aż i grozjerie spankowali, dobra. Tych samurajów pokonamy. No tu generał naszych boostuje. I teraz łucznicy będą z tego miejsca, zobaczcie, no robili super robotę. A wy walcie w tamtych, cały czas walcie w tamtych. Dobra, ale biegiem, kurde, czemu szczególnie z automatu jednostki nie biegną? Nigdy tego nie wiem. Bo co to do lore, to jest inaczej. W medievalu biegną od razu, fatyli nie biegną. Strasznie można się pomylić przez to wszystko, naprawdę. Dobra, tu wygraliśmy. Okej, możemy ich atakować. No i zobaczcie, prawie że zwycięstwo. Idę teraz ostrzał z boku. No jest dla nich naprawdę druzgocący po plecach. Oj, czasem tak zglobowani. No to jest tragedia, trzeba przyznać. No panowie, salwa, strzelajcie, nie martwcie się, nie bójcie się strzelać. Dobra, no i mamy ich doskonale. Panika, chyba panika wszędzie. Czy tak? Chociaż jeszcze coś tutaj widzę, że chyba gra. Nie, już jest wygrana. Dobra, zakończ bitwę, podzielimy ją śmiało na dwie. Żeby mieć więcej expa. Exp jest ważny. Dla Noenusa nawet bardzo ważny. Ale muszę pamiętać, że ja cały czas gram w Shoguna, bo Shogun 2, no jest tym tutorialem, który błędów nie wybacza. Jak ja tu popełnię jakiś błąd, to może być źle. A mam ostatnio takie dziwne uczucie, jak gram na legendarnym, że no, nie zważam na to, że gram na legendarnym i czuję się bardzo pewnie. No i to jest i dobre, i niedobre. Dobra, podejdźmy do nich tak, generale, ty ich tam sobie dobi. No i chyba awansujesz, co nie? I... a to już wcześniej, że się awansował. No dobra, no teraz naszym kolejnym celem będzie prawdopodobnie Suruga. Tak, prawdopodobnie to będzie Suruga. Ty masz doświadczenie, no już całkiem sporo. No i ta północ jest dla mnie dosyć martwiąca. I to jest bardzo martwiące, ale ci przegrali bitwę, wobec czego nie powinni nas zaatakować. No, bo przegrali oblężenie Kozukę. No to co, kończymy turę. Zobaczmy jeszcze technologię, czy to wszystko jest ok. Tak, tu jest dobrze, tam jest dobrze. Coś mnie na kichanie zbiera, ale chyba nie kichnę. I miałem jakiś wyznaczyć tutaj. Nie, to wszystko jest wyznaczone ok. To jest córka? Tak, młoda córka Daimyo. Kliknij lewe, aby przeczytać podsumowanie. No dobra, kończymy turę. No i co, mój wasalu, będziesz lojalny czy nie będziesz? Dobra, tutaj robią wiadomo co robią. O nie, no i to miasto stracę. Kurde, no o tym powiem wam, że nie pomyślałem, że mogę taki mech zrobić. Sądzę, że się wycofam daleko. No dobra, no niestety. Ale nie weszli do zamku. Moglibyśmy ich rozbić pod zamkiem. Tylko musimy tą armię tam wykorzystać. Dobra, tu jest spokojnie. No i teraz chwila naszego wasala i nie zbuntował się. Dobra, zrąbiście. Potężny drog przestał istnieć. Co mogło w tej fazie gry przestać istnieć? Mogło Otomo przestać istnieć. A może Hattori? Nie wiem. Strzelam, że Otomo. Zobaczymy zaraz. Niepokoi rosną i... Otomo, tak, dobra. Musashi, minus jeden. Ale się ogarnie, no to chyba już nie będę do niczego robił. No i tak, teraz mamy ważną opcję. Możemy to przyblokować, tylko tu oczywiście... Nie no, dojdę tu chyba, tak? Czy nie? Dojdę, dobra, na spokojnie dojdę. No to pytanie. Co Noianus chce zrobić teraz? Możemy zdobyć Surugę, możemy zdobyć Izu. No ja bym Izu zdobył bardziej, wam powiem. Oj, bardziej bym zdobył Izu. Więc tak, generale. Ty osadę tutaj sobie, chłopcze, przyblokuj, bo ty masz daleki zasięg. Blokuj osadę. W ten sposób. I teraz tą armią... No jest poobijana i to jak sama cholera. No was wolę cofnąć w to miejsce. Tą armią, to są trzy oddziały, to na luzie coś takiego mi wystarczy, chociaż może nie wystarczyć. Ale stąd jednostki na pewno nie dojdą. No to powiedzmy, że żeby nie uciekli, żeby też nie uciekli. Nie, to wystarczy. Dobra, atakujemy ich w ten sposób.
No uciekłeś. No dobrze. I zobaczcie, mamy farta. Wiecie czemu? Wyszedł za prowincję. Wiecie co to oznacza? Jeśli armia frakcji nie będzie w swojej prowincji i frakcja przestanie istnieć, to wówczas, drodzy państwo, ta armia wyparuje i zniknie. Oj tak, piękna się wydarzyła sytuacja, naprawdę. Dobra, ty idziesz na służbę, chłopie. To sobie zaraz rozegramy, ale najpierw mnie interesuje bitwa o Izu. I tu mamy dwa oddziały, to na spokojnie dam radę. Ale kurde, farcik. Oj, słuchajcie, farcik, jak naprawdę mega wielki farcik nam się wydarzył. No bo trzy oddziały samurajów zawsze mogłyby nam sporo strat wyrządzić. Bardzo mnie ciekawi, czy będzie gdzieś kopalnia złota uwidoczniona, bo Izu posiada taką kopalnię. Gdyby było, to byłoby super. No i też mnie ciekawi, czy ta armia wsparcie dostanie doświadczenie. No to łatwo jest przetestować, no ale w sumie nie sprawdziłem przed bitwą. Kurde, mogę sprawdzić. No ale mieli tam około połowy. No to zobaczymy. Na pewno mało dostanie. A ten... Znaczy, warto awansować kilku generałów równomiernie, bo jak stracę jednego dobrego, to potem co jest? Bieda. A jak będę miał trzech takich średnio dobrych, to jest i tak w porządku. No i to jest taka osada biedna. Ma wieżyczki. No ale kopalni chyba ani widu, ani słychu. Tu mamy jakieś, zobaczcie, wioseczki. Chociaż ty... Co to jest, ludziska? No to kopalnią tego nie nazwę, bracie, taki kamieniołom delikatny. Ale zawsze jakieś zalążki tego widzimy. No dobra, no tak. Ty idziesz tutaj, wsparcie idzie, chłopie, z tej strony. Let's go. I ty nie masz tu łuczników, prawda? Nie masz tu łuczników, jedynie zwierza z łucznikami. No, musimy szybko opracować one ze strzały, żeby właśnie takie wieżyczki niszczyć. Bo one serio mogą być problematyczne. Dobra, no to tak. Wszyscy wy, drodzy państwo, do przodu tutaj podejdźcie sobie. Wy podejdźcie też gdzieś tutaj. No i generałowie będą dawali zachętę. W to miejsce was zapraszam. Doskonale, to zdobędziemy dwie kolejne prowincje, z czego no Izu da nam dużo kasy. Mam nadzieję, że się na pewno dobudowały te kopalnie złota. No ja teraz widzę, że chyba nie potrzebuję. Chociaż dobrze zrobiłem, że to przyblokowałem, bo straciłem oddział jazdy, ale on straci trzy oddziały samurajów. Dlatego uważam, że to jest jak najbardziej dobra dla mnie wymiana. Dobra, ta formacja może mi się przydać, no to podtrzymy się jeszcze bliżej. Oj, ta wieża czuję, że będzie dla nas, no nie będzie dla nas zbyt łaskawa. Coś tak mi się, drodzy państwo, wydaje, że będzie raczej mocno brutalna. No właśnie, dobra, to nic, słuchajcie, olewamy tą wieżę, po prostu podejdźmy bliżej i tyle. Zachowajmy się odważnie jako taka. Nie baczmy na straty, jakie poniesiemy, bo straty te są tego jak najbardziej warte. Dobra, trzymaj bonus. Okej, bonus otrzymali, cofasz się. No i tak, tych już prawie wycięliśmy. Cudownie, 8 zostało, tam 6. O, kilka salw, zaraz może podejdą do nas ci. No i zobaczcie elegancko, ci podchodzą. Tutaj tam jeden chłop został. Jeszcze zobaczcie, go dobiłem, bo też parę oddziałów ma na niego zasięg chyba. Jeden oddział. Dobra. Hodżo też ma ładne kolorki frakcji, niebieskie. Taki błękit, całkiem przyjemna sprawa. No i super. A chcę te bitwy grać ręcznie. No bo nie chcę zamku niszczyć. Zawsze to jest oszczędność czasu. Nie czasu właśnie, czasu nie oszczędzamy, ale oszczędzamy troszkę kasy i tak dalej. To bym się zaraz skończy amunicja. Kurwica. No to musimy chyba wbić do środka, na to wygląda. Dobra, to wbijamy ludziska. Nie ma co. Niestety. Myślałem, że styknie. Znaczy, styknęłoby, gdybym oszczędzał, ale... No, jako, że grałem tak mocno po swojemu, to nie stykło, drodzy państwo. No i ty jeszcze masz zasięg, to podejdź bliżej. Dobra, no i coś tam ich poobijaj. Generałowie, wolę was nie podsuwać. Mam nadzieję, że wy mi to nie spankujecie, panowie. Obyście nie spankowali, błagam. Oni mogą spankować, jak najbardziej mogą. Ale mam nadzieję, że tego nie zrobią, mimo wszystko. Dobra, ty idziesz, chłopie, tutaj szybciutko, jeden gościu. Dobra, dali radę, wycięli. No to zawsze nasza piechota też coś tam awansuje. To jeden chłop zaczyna jak długo stawia opór. Co jest? Panowie, zabić go szybko. No, mega długo stawia opór. No, ubić gościa, kurde mele, panowie! Szybko, no jest jeden! Weź tam któryś go od pleców dźgnij, czy coś. Żeby nie było. Jak wyrwał strzała. Dobra, piękna sprawa. Zdecydowane zwycięstwo, cudownie. I'm really happy. Jestem zadowolony z tego, jak to się potoczyło elegancko. Dzisiaj wreszcie nie ma upałów, powiem wam. Jest u mnie w mieście 21 stopnie, to nagrywam w sobotkę o 15:18. Co? Na łapie można mieścić 4 znaczniki? Co to było? Jakie 4 znaczniki? Aż muszę to przeczytać poza kamerą, powiem wam. No i zobaczcie, jest -9. Przez to właśnie, że to jest stolica frakcji.
Tak, gener awansował, no ale... O! Ten? Nie, nie. Dostał doświadczenie, dostał! 36, no to niewiele mu brakuje. A ty masz rangę drugą i pytanie, co dostaniesz? Zarąbiste! Super, powiem wam. Naprawdę fajna rzecz. Naprawdę fajna rzecz. Dobra, stąd możemy wziąć ze 3 oddział, dosłać tam dalej na, powiedzmy, zachód. Czyli wziąłem sobie was w to miejsce. Nawet możemy 4 oddział wziąć na spokojnie. No i Izu, mam nadzieję, że będzie wówczas stabilny. I ta odkrywka się, nie wiem, czy ulepszyła. Nie mam pojęcia, ale na pewno na to musimy zainwestować. Teraz tak, stanie niszczymy, plac ćwiczeń niszczymy. Jest mi to zbędne, tutaj mam kasę, możemy zrobić sobie jakąś spelunkę, ale na razie jeszcze nie mam na to finansów. No i tak, surga, wiecie co? Surga weźmy na automacie. No i zrobimy od razu test. Oj. Oj, oj, oj. No, to jest bolesne. Zrobimy test, czy jednostki się mogą regenerować. Mogą, nawet jak jest zamek zniszczony. Dobra, to jest żaden problem. I tu jest szkoła. O, szkoła, to tu będziemy mogli mieć cukę wrobować. No, to sobie to na pewno zrobię. Pod to pójdziemy w tym miejscu. No i tak, 1400 dochodu, jest sytuacja naprawdę stabilna. Czy gdzieś się buntują? Tutaj jest niby minus 1, ale no, na logikę nie powinni się zbuntować. Mimo wszystko, no Janus nie chce ryzykować i dowrobu jakiś oddział, żeby na 100% mieć, no 100% pewność. No i dobra, i armia, jak widzieliście, wyparowała. Hojo zostało pokonane. Cudownie. To Tomi, dojdziemy do Owary i tu się zatrzymamy. No. Bo jak pójdziemy dalej, to muszę... No Mino jest ciężej bronić, bo zawsze muszę bronić je ze wschodu. Chociaż gdybym zdobył to, miałbym te tereny, to byłoby to łatwiej, ale... Nie, nie, nie. Uważam, że zrobimy tak, jak mówię. Czyli na Owary się zatrzymamy i będziemy podbijali wschód. A tam... O! Imagawa chce pokój. To nie byłoby takie złe, bo i tak zniszczy ich Oda. A pytanie, ile jesteś w stanie mi za to zapłacić? Poczekajcie. Rozejm. A może za wasalizację? Tylko nie wiem, czy jak ja go zwasalizuję, to czy dalej mu ten wróg pozostanie? Spróbujmy, ludziska. Uczyni wasalem. Zgodzi się, więc zyskałbym kolejny honor daimyo, a i tak najpewniej go pokona Oda. Na 100%. Oda się nie zatrzyma. Zażądaj daniny. No to może być fajny pomysł, chociaż... No bo i tak będzie wojna z Odą, ale tak byłbym w stanie w turze kolejnego napaść, ale nie jest powiedziane, że Oda go w turze kolejnej nie napadnie. I takie, to jest słuchajcie, ryzyko. To jest duże ryzyko. No bo... jaką przetrwa. Kurde, nie wiem teraz co zrobić. No nie wiem co zrobić, no przysięgam. Mam ciężką zagwostkę. Co ta Oda teraz robi? Gdybym tam miał szpiega, ninja, wasala, to bym wiedział. No, to bym wiedział, bo on i tak mi się prędzej czy później zbuntuje. Fuck. No Janie, co chcesz zrobić? A dobra, bierzemy tego wasala. Zaryzykuję dla honoru daimyo. Uważam, że nie jest to zły pomysł. I tak potrzebuję się troszeczkę zregenerować. Nie mam też agenta, żeby tam zobaczyć, co tam się dzieje. No i dobra. No i tak, Oda no jest bardzo blisko. Jeszcze ich niby nie zajęła. Ale czy ja bym w turę w ogóle doszedł tam, czy nie? To jest pytanie. Dobra, to się opracowywuje. Idziemy teraz w kierunku Giełda Ryżu. No to byłoby fajne, bo mniejsze, tańsze jednostki by były. Więc tak, pytanie. Czy ja bym tam w turę doszedł? Doszedłbym. Nie, no doszedłbym, kurde. No ale to pewnie by mnie od razu Oda zaatakowała. Więc to, żebym doszedł, nic by nie zmieniło. A w Totomi, no nie ma niczego bardzo ciekawego. Ale dobra, jestem zadowolony. Na przykład na ród Oda, ród przyjmuje chrześcijaństwo Ouchi. I co, czy wy macie dalej wojnę z Odą? Tak, dalej wojna wam została. No dobra, to tak, może handel, panowie. Nie do przyjęcia. Okej, handlu nie chcesz. A może Oda by chciała? Oda jest jaką niechęć. A w ogóle, czy mnie klany inne lubią? No nie do końca jestem lubiany. No dziwne. Przecież nikogo nie zdradziłem. Jestem chyba... jak najbardziej lojalne, ale no patrzcie, ile mam honor daimyo, drodzy państwo. Więc teraz się moje prowincje nie za bardzo buntują. Co jest fajne. Oj tak, dobra, wbierz tutaj. Ty wbierz też tutaj. No i mamy zadowolenie już fajne. No to nam da chyba najwięcej. Chociaż nie wiem, czy najpierw nie pójdę sobie pod te spelunki, pod targi. No. No bo to się zrobi w 12 tur, to jest strasznie dużo. Ja potrzebuję szybciej mieć ten dochód. Dużo szybciej. To bym zrobił, żeby mieć metsukę lepszych. Więc zróbmy to i zróbmy tutaj od razu ludziska targ w tym miejscu. Tak, od razu, na instancie. Teraz mam mało kasy. Dobra, ciebie sobie, nie wiem, prześlę na razie. Powiedzmy, że... No nie wiem, do Sagami cię wyślę. Dobra, wszędzie jest zadowolenie. Jest ok. No to mamy teraz moment, żeby się na spokojnie porozwijać. Tak, na spokojnie się porozwijamy. My tu mamy w ogóle flotę Ody. Też zapytacie pewnie, czy będę grał pod flotę. Wydaje mi się, że nie, bo nawet jeśli ja bym bitwy morskie umiał toczyć, bo nie umiem obecnie, ale powiedzmy, żebym umiał, to i tak w late game, no komputer tak was tym zaspami,
No chyba, żebym grał pod Czarnookręt. Nie wiem, spróbuję. Jeśli jakiś poranik obejrzę, to może będzie lepiej, ale na razie no nie planuję takich meków. No i teraz zobaczcie, ten honor daje nam plus 1 do zadowolenia. A jak wbije jeszcze jeden, to będę miał plus 2 do zadowolenia w każdej prowincji. Co jest super opcją. Kai jest bezpieczne. No i koniec tury. Lecimy do kolejnej. Yusugi, zobaczcie. Tutaj. O, Yusugi pod mnichów, wiem, że będzie leciało. Tylko mam ten sojusz z tymi dziadami. To fajnie byłoby, gdyby oni ten sojusz zaraz zerwali. No nie ukrywam, żebym się nawet zadowolił. No dobra, teraz takie pytanie, co robimy? Na pewno Noyan chce wysłać gdzieś swojego dowódcę, bo teraz mój cel to będzie... Nie wiem, co będzie moim celem. Naprawdę nie wiem. Tu jest plus 3, no to tak. Weźmy jednego dowódcę, tego lepszego tutaj dajmy. Ty wbijasz do środka. Na rodzinę syna, no obecnie panuje zima. To chyba ruszać się nie do końca bym chciał, ale możemy wziąć tam zawsze kilka jednostek mimo wszystko. Tych sobie weźmy. No i lecicie do Musashi. Dobra, w Izu jest w miarę stabilnie. Wziąłbym na pewno łuczników, no przesłał jednego tutaj, jednego łucznika bym przesłał tego doświadczonego w to miejsce. No i teraz wydajemy kasiorę na rozwój. Tutaj, no kurde, na targ mi zobaczcie nie starcza oczywiście. No oczywiście nie starczy, no zabraknie dosłownie grosza, niestety. No dobra, ale mniejsza. Mniejsza, kij z tym, za dwie tury zacznę to budować, będzie lepiej. Dobra. A tutaj, no może technologia byłaby też warta, ale Metsuke dają naprawdę mega dużo ludziska, więc ja wolę Metsuke zboostować. No i co? No i sojusz. No możemy zaatakować tego gościa na północy. Ja bym chciał go sprowokować, żeby się zbuntował. Bardzo bym chciał go sprowokować, żeby się przeciwko mnie zbuntował. W ogóle fajnie byłoby też odkryć Chosoka B. No ale tak mnie nie lubią. Chosoka B niestety. W ogóle która to jest tura? To jest tura lodziska obecnie 12. A ja posiadam 5 prowincji. To jest całkiem fajna sytuacja. Całkiem bezpieczna taka. Tylko musimy teraz armię przegrupować. Gdzieś ją tam wysłać dalej na front. No bo teraz, na chwilę prawdy, co napadniemy? No co ty mówisz, że Anegakoji pokonało Ikoiki? Nie pierdziel. No nie gadaj. Co? Anegakoji pokonało Ikoiki? The fuck? Pierwszy raz to widzę, naprawdę. Nigdy mi się to wcześniej nie zdarzyło. Naprawdę. God damn it. The fuck? No to uwierzcie mi, nie jest to częste zjawisko, naprawdę. Dobra, naprawdę nie jest częste zjawisko. I tak, tutaj potrzebuję spelunkę, żeby się nie buntowali. No i teraz, stąd. Zabieramy na pewno ciebie i zabieramy na pewno ciebie, no i ja szykuję te oddziały też tutaj na zachód. Leciutko swoją armię podziel, tak delikatnie bardzo. Tak bardzo delikatnie. Wzmocnię te garnizony, stąd możemy wziąć sobie powiedzmy, że was. Chociaż tutaj już jest tak zadowolenie spore, to nie, to zamiast tego wolę mieć dalej jako tako targ. Dobra, więcej kasy wolę mieć. Z Surugi pewnie niebawem pójdziemy sobie, to też Metsuke dowerbuje. No i co? No i się okaże, kto tutaj nas, kto się przeciwko nam zbuntuje, a kto się nie zbuntuje. A co to mi da? Kultura plus 2. A, za spelunę, dobra. Dobra, 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 niech się robi ta spelunka szybko. No i z Odą możemy obecnie handlować. Czy Oda chce handel? Oda chce handel. Powiedz, że mi też za to dużo kasy. Nie, Oda mi jeszcze nie da dużo kasy. To jeszcze nie jest ten moment, żeby nam dużo zapłacili. Asai dalej istnieje, oni się biją z Hattori. To pewnie Hattori dojedzie. A z Hattori powiem, że bitwy są komiczne, bo Hattori ma to samo, co mają Celtowie Fatyli, czyli Vanguarda. Mogą się rozmieścić poza strefą rozmieszczania. No i w rękach komputera to nie do końca dobrze funkcjonuje. O nie. Mianowicie... No lubi komputer, powiedzmy, połowę armii gdzieś skidrać do lasu i nawet z niej nie korzystać w trakcie bitwy. Serio. Tak czasem bywa. Dobra. Kaino jest prawie niebroniony. No i ci w każdej chwili mogą nas zdradzić. W każdej chwili. Kurde. Jak to w ogóle z tymi relacja? Czy ja mogę już z nimi zerwać sojusz, bo no fajnie byłoby teraz na nich powoli napaść. Nie mają dobrej armii, dużej. No, tak to wszystko doszedł, stąd to będzie chillaucik naprawdę. A jak to wyłączę podatki, to mój dochód spadnie o 500. No to nie, to na razie nie chcę tego robić. Więc tak, teraz jest minus 1, to się ogarnie, dajcie dwa kolejne. No to w turze kolejnej wezmę resztę jednostek. To nie jest mądre, że dzielę armię na tym etapie gry. Powinienem iść jedną armią na jednym froncie. No ale będę chciał wymusić na nich zrywanie sojuszu. Bo to teraz mi przestaje się podobać ten sojusz. Oj, przestaje. A mam aż 13 tur, żeby poczekać. To musimy sprawić, żeby oni ten sojusz zerwali, albo żeby oni przegrali. A możliwe, że ich dojedzie Yusugi. Na spokojnie, na spokojnie. Wiem, że w tej grze się trzeba śpieszyć, ale no aż tak się nie śpieszmy, prawda? I Oda dosyła wsparcie. No to ruszamy niebawem na Totomi. Dobra, no to teraz kierunek ekspansji to jest Totomi. I Anegakoji napada na mojego wasala. Goddammit, serio? No dobra, no. Nie będę zrywał. Nie, zerwać nie zerwę na pewno. Wasala. I
No co ty mówisz? Co ty mówisz, że oni to wygrają? O, to chyba skopałem akcję, powiem wam. Trzeba było tego nie robić. No. Oj, lodziska. No to troszeczkę się sytuacja pokomplikowała, wam powiem. Troszeczkę bardzo nawet dodam. Dlaczego? A no dlatego, że ja byłem pewny, że Oda ich dojedzie. A to widzę, że jednak nie, bo zobaczcie, Hattori się wbiło i zajęło Mino. No god damn it. No dobra, no to... Jaki będzie nasz plan? Plan nasz... Nasz wasal też zaraz podbije. God damn it, co tu się dzieje? O, Hatakayama! Oni dużo są w stanie często zapłacić za handelek. Co, pokażcie mi Hatakayamę. Hatakayama jest obojętność. No dobra, no to... Poczekajcie, no zaraz sprowokujemy to, żeby ktoś nas napadł i tyle. Tak jest plan. Wypowiem jakąś dziwną wojnę, nie wiem jaką, ale jakąś wojnę wypowiem. No i zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, to jest w ogóle dużo łuczników bardzo. To teraz tak, stąd możemy wziąć 3 oddziały nawet. Weźmy generała, was i was do Sagami. I teraz jest taki protip, jak wejdziecie do miasta, to możecie pójść nieco dalej jednostkami. A nie, teraz nie mogę. A czemu? Nie mam pojęcia, ale nie mogę. Dobra, was też bierzemy. Jeszcze mam trochę kasy, to teraz tak, dowerbuj mi na 100% pana Metsuke już z doświadczeniem. Metsuke zawsze dawajcie do najbogatszych miast. Czemu? Sprawa jest prosta. On boostuje, zwiększa wam kwotę podatków. I to daje serio cholernie dużo. Dobra, możemy sobie to zrobić. Ewentualnie możemy zrobić tu na przykład spelunę. Albo nie spelunę, a może targ znowu kolejny. Ale jest dużo kasy. Dobra, zróbmy sobie targ kolejny. Resztę pieniędzy przeoszczędźmy i potrzebuję w tym miejscu... No sądzę, że jeszcze łucznika na pewno jednego co najmniej. Dobra, jest okej. Powoli będziemy odcinek kończyć. Ale nie ukrywam, sytuacja jest taka dosyć, no, niebezpieczna. To, co się tu ogólnie dzieje. No, naprawdę. Ale Imagawa jest mi nielojalna. Kurczę, no i pytanie teraz, co ja chcę zrobić? No muszę jakąś wojnę wypowiedzieć i zobaczymy, czy oni dotrzymają wasalstwa, czy nie. Może Oda napadnę i może wtedy się coś tam pojawi. No i tu chyba przegrali i Yusugi atakuje Murakami. Sprzymierzeńcy to jest Yamanouchi. Kurde. No dobra. No powiem tak, no Yusugi to jest naturalna kolej rzeczy. Troszeczkę to Murakami mnie wrąbało. No serio. Troszkę mnie wrąbało i dużo wojen mamy. A mogłem ja ich zaatakować równie dobrze. Okej. Okay. A, myślałem. Ale na silu... Oj, teraz ktoś mi zajmie osadę i ta nasza magiczna frakcja wasalska wyparuje za chwilę. No tak, agresywny zapał. Myślę, że pójdziemy sobie pod obronę na razie. Raport budowy się zrobił całkiem fajnie. No więc tak. Co Noyan chce zrobić? Noyan chciałby... Yamanouchi jest daleko. Dojść za 3-4 tury. God damn it. Mam dwóch wrogów. A Nagakoji. Może rozejm jednak, co wy na to. Nie do przyjęcia. A może Yusugi by chciał rozejm. Nie do przyjęcia. No to zróbmy taki myk. Albo nie. Ja ten myk zrobię już w kolejnym odcinku. Wypowiem wojnę Odzie. Chociaż zróbmy, że to już teraz. Przekonajmy się, co się wydarzy. I liczę na to, że ktoś tu się zbuntuje. Tak, jakkolwiek to dziwnie brzmi, to liczę, że ktoś tu się zbuntuje. Wzywam was na pomoc i... Zajebiście. Zajebiście. Zajebiście! Możemy teraz, słuchajcie, tych dziadów... Co? Ale odmówili przecież. The fuck? A czy to sojuszu nie zerwało? A czemu to sojuszu nie zerwało? Chyba sobie jaja robicie. No ja pierdolę. God damn it! Dobra, ludziska, widzimy się w kolejnym odcinku. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No wydawało mi się, że zerwanie, że niedołączenie do wojny zrywa sojusz. A nie coś takiego. Chyba, że zerwałby, kiedy oni by mnie atakowali. Możliwe. No dobra, no ale Oda i tak spadnie, to poprawi moje relacje z innymi, bo Oda jest wszędzie wobec nielubiana. W każdym razie, trzymajcie się, na razie, hej hej.